Mam tu w ręku notatkę informacyjną z rozmowy, jaka odbyła się 25 października w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jedną ze stron tej rozmowy był pan ambasador Jacek Chodorowicz, który jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską i przewodniczącym zarazem polskiej delegacji w międzynarodowym aliansie, w międzynarodowym stowarzyszeniu upamiętnienia Holokaustu. A drugą stroną był pan Tomasz Jadzgerbi, który jest pełnomocnikiem, specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu USA do spraw Holokaustu i przewodniczącym amerykańskiej delegacji w tym właśnie stowarzyszeniu. Rozmowa dotyczyła oczywiście roszczeń żydowskich. No i tutaj jest wiele takich, właściwie ta notatka zawiera głównie relacje z tego, co powiedział ten przedstawiciel strony amerykańskiej. I zacytuję fragment, bo wydaje mi się on istotny. Tenże właśnie przedstawiciel strony amerykańskiej konsekwentnie podkreślał, że zdaje sobie sprawę, iż sprawa restytucji musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym 2019 roku jako roku wyborczego w Polsce z podstawowym terminem w postaci wyborów do parlamentu na jesieni 2019 roku. Podkreślił, że strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy JUST, strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu. Postęp w kwestii restytucji zdefiniował jako przystąpienie przez stronę polską do procesu prowadzącego do definitywnego rozwiązania kwestii restytucji, który to proces z kolei rozumiał jako podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskich, przede wszystkim negocjacji o charakterze finansowym, mających na celu ustalenie konkretnych kwot możliwych rekompensat, które jego zdaniem mogą mieć częściowy charakter. Podkreślił, że strona amerykańska nie oczekuje i nie spodziewa się działań legislacyjnych w określonym wyżej horyzoncie czasowym, natomiast uważa za możliwe konkretne rozmowy i działania nie mające wymiaru publicznego i formalnego. Proszę Państwa, co z tego wynika? Że strona amerykańska daje rządowi polskiemu czas po wyborach i przed wyborami będą prowadzone tajne rokowania, nie mające charakteru ani publicznego, ani formalnego, to znaczy rokowania będą niejawne, utrzymane w tajemnicy przed opinią publiczną, no a im do wyborów nie zostaną uchwalone żadne akty prawne w ramach tak zwanego kompleksowego ustawodawstwa, jakiego tutaj oczekiwał już 14 lutego bieżącego roku sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, pan Pompeo. No ale po wyborach, rozumiem, to już będą działania mające wymiar publiczny i formalny. No trudno, żeby działania formalne w postaci ustawy nie miały charakteru publicznego. Jak na razie konstytucja nasza, z którą Kukuniek tam sypia podobno całymi dniami, w dzień i w nocy, żeby przewidywała jakieś tajne ustawodawstwo. Tutaj bardzo istotne jest to zdanie, jak strona amerykańska, bo on jest też pełnomocnikiem Departamentu Stanu, jak strona amerykańska rozumie postęp w tych negocjacjach, po prostu, że polski rząd się zgodzi na podane przez Żydów kwoty. Rozumiem, że uprzejmie się zgadzają, żeby gotować nas, że tak powiem, stopniowo, a nie od razu wrzucać do wrzątku. Tak w ten sposób, jak się gotuje żabę, że żaba nawet nie zauważy, kiedy zostanie ugotowana. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz chciałbym tam zacytować.
Mianowicie w części wnioskowej pan ambasador Chodorowicz pisze między innymi tak. Nie ma przesłanki, by sądzić, że zbliżające się wybory do Kongresu USA i ewentualne przejęcie Izby Reprezentantów przez demokratów mogłoby zmienić na lepsze aktualne proporcje między liczbą kongresmenów nieprzychylnych i przychylnych Polsce w kontekście restytucji mienia żydowskiego, co może mieć realne konsekwencje dla procedowania w Kongresie spraw istotnych dla współpracy bilateralnej polsko-amerykańskiej. Proszę Państwa, jeszcze tutaj na samym końcu pan ambasador Chodorowski pisze, należy zauważyć, że strona amerykańska konsekwentnie współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i równie konsekwentnie podkreśla fakt tej współpracy. Co z tego wynika, z tej informacji? Zwłaszcza mam na myśli fakt, że strona amerykańska konsekwentnie podkreśla fakt współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN. No to, że Muzeum Żydów Polskich POLIN nie jest żadnym muzeum, tylko elementem ośmiornicy żydowskiej, która coraz ciaśniej Polskę oplata. No a ten wcześniejszy wniosek pana ambasadora Chodorowicza oznacza, że bez względu na to, która partia w Stanach Zjednoczonych wygra wybory do Kongresu, sytuacja pod tym względem w żadnym stopniu się nie zmieni. I jeszcze jedno chciałem tutaj powiedzieć, mianowicie ta notatka została wysłana do wielu dygnitarzy, między innymi do pana ministra Czaputowicza. Powiadam, ona dotyczy rozmowy, jaka miała miejsce 25 października ubiegłego roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a pan minister Jacek Czaputowicz składał swoje exposé w Sejmie całkiem niedawno, już w tym roku. I w tym exposé poświęcił sprawie ustawy 437 JAS kilka zdań, w dodatku zdań, które dezinformowały opinię publiczną. Pan minister Czaputowicz powiedział, że ta ustawa nie będzie wywierała w Polsce żadnych skutków prawnych. No z tej informacji, z tej relacji, z tej rozmowy wynika coś zupełnie innego. Więc pan minister Czaputowicz, ponieważ był jednym z adresatów tej notatki, nie może się zasłaniać niewiedzą w tej sprawie. Doskonale wiedział, jak sprawy wyglądają, a zatem prawdopodobnie na polecenie naczelnika państwa świadomie okłamał opinię publiczną z trybuny sejmowej. Proszę Państwa, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, potem tylko jeden moment i już jest nowy rok, no a później styczeń, luty, marzec, kwiecień, w kwietniu Wielkanoc, a zaraz po świętach wielkanocnych, to znaczy miesiąc po świętach wielkanocnych, będą wybory do Parlamentu Europejskiego. No więc już dzisiaj widać objawy amoku, to znaczy ponieważ konkurs na te synekury lukratywne został właściwie już otwarty, czy się otwiera na naszych oczach, więc objawy amoku się zaczęły. Będziemy z satysfakcją obserwowali, jak będzie amok narastał. Gdzieś właśnie w okolicach Wielkiej Nocy kulminacja nastąpi. No a potem te lukratywne mandaty zostaną rozdysponowane. Lud zasiądzie na mandatach zadami swoich przedstawicieli. No i wtedy nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości. Ale zanim nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości, to nasi umiłowani przywódcy stręczą nam rozmaite iluzje. No i pobożny poseł Gowin, który założył lazaret dla ofiar rozmaitych rozłamów partyjnych pod pretensjonalną nazwą Polska Razem,
stręczy zdumionej publiczności pomysł, żeby rodzice głosowali również za dzieci. No ale ponieważ konstytucja powiada, że trzeba szanować poglądy dziecka już w miarę, kiedy ono tych poglądów się dorabia, no to na przykład nastolatkowie, którzy miewają czasami poglądy polityczne, bo na ogół to niekoniecznie, ale niektórzy miewają, no to żeby 1/20 czy 20% głosu, 1/5 głosu, żeby oni jednak mogli oddać. Proszę Państwa, rodzi to pewien dodatkowy problem, bo już dzisiaj przy tym sposobie liczenia głosów, jak towarzysz Stalin mówił, że nieważne kto głosuje, więc mogą i dzieci, tylko ważne kto liczy głosy, prawda? Więc już teraz przy tym systemie liczenia głosów, kiedy dzieci jeszcze je głosują, ruskie serwery rozgrzewają się do czerwoności, a co mówić wtedy? Już wtedy nikt by nie doszedł prawdy, w związku z tym Razwiedka mogłaby od razu wyznaczać termin, znaczy od razu z góry wyznaczać wyniki wyborów i tak nikt by tego nie był w stanie sprawdzić. W związku z tym nie jest wykluczone, że jakiś szatan pobożnemu posłowi Gowinowi podszepnął taki pomysł. Ale to jeszcze nic w porównaniu z pomysłem, który zaprezentował pan prezes Jarosław Kaczyński. I to zupełnie serio. Podobno bez prochów, które tak mu zmieniły osobowość podczas wyborów prezydenckich, to tym razem bez prochów i na trzeźwo. Powiedział, że wie, jak zdobyć 1 000 000 000 złotych i to podkreślił jeszcze, że to nie pomyłka, że 1 000 000 000 złotych, żeby oczywiście, kiedy obejmie władzę, no bo przedtem to nie, gdy tylko w Polsce obejmę władzę, to je zainwestuje. Proszę Państwa, to jest propozycja podobna do tej, jaką w swoim czasie złożył nasz Kukuniek. Tylko Kukuniek mówił o 100 milionach dla każdego, podczas kiedy pan prezes Kaczyński, domyślam się, że ten 1 000 000 000 złotych to od każdego by chciał jakoś wydrenować. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, jaka rzeczywiście w Polsce przebywa, to znaczy około 35 milionów, bo 3 miliony już zdążyły wyemigrować albo umrzeć, no to na każdego by wypadły około 30 tysięcy złotych. Dokładając do tego prawie drugie 30 tysięcy złotych, które przypada z racji długu publicznego, no to ładny interes. Do końca życia byśmy się nie wypłacili, zwłaszcza gdyby te inwestycje, które pan prezes Kaczyński nam tutaj obiecuje, okazały się nietrafione, bo nie zapominajmy, że Edward Gierek też pożyczył 40 miliardów dolarów na inwestycje, no, które w większości okazały się nietrafione, co zresztą go zgubiło. Więc proszę Państwa, taka to jest sytuacja, ale to przecież nie jest ostatnie słowo, ten 1 000 000 złotych, bo jeszcze SLD się nie wypowiedziało. No i dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota, co prawda dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota prochu tam nie wymyśli, tym bardziej, że dostała ostatnio po nosie od niezawisłego sądu, który uznał, że krzyż w sali plenarnej Sejmu nie powinien być wcale, nie musi wcale być usuwany, ponieważ jest trwale obecny w przestrzeni publicznej. Dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota zazgrzytała zębami, aż iskry poszły, tak jakby stado szatanów tam uprawiało bliskie spotkania trzeciego stopnia. No i na pewno z jakąś ofensywą wystąpi, ale ponieważ pobożny poseł Gowin właśnie przejął inicjatywę w zakresie hasła Przyjazne Państwo, to rozumiem, że poseł Palikot i jego dziwnie osobliwa trzutka będzie już na trwale delegowana na odcinek światopoglądowo-genitalny.